Jana Czystyniaka na początku. Dało się odczuć wielkie zdenerwowanie przed tym spotkaniem. Tak samo w drużynie gości, przepraszam, dla mnie bydgoscy gości, gospodarzy i w naszym zespole. No może nerwówki u nas tak nie było. Wiadomo, że mieliśmy 6 punktów przewagi przed tym spotkaniem i to Bydgoszcz musiała wszystko robić, żeby tą przewagę odrobić. No i nie było zaskoczeniem dla nas, znaczy się, było zaskoczenie na plus sposób przygotowania toru. Bardzo dobry, zresztą jak zawsze Bydgoszczy. Na całej szerokości równo przyczepny i to spowodowało, że no, nawierzchnia podobna jak w rundzie zasadniczej, czyli no, nasi zawodnicy nie mieli aż tak dużego problemu z dopasowaniem sprzętu do tej nawierzchni, po prostu ustawili tak jak przed 3 czy 4 tygodniami, no i na tym pojechali. Czyli spodziewaliście się takiego toru, tak? Nie, nie spodziewaliśmy się, ale no mówię, byliśmy zaskoczeni na plus, że właśnie akurat tak było. Jak ten Jacek Woźniak ocenił dzisiejszy mecz? Tutaj teraz chyba tutaj bym musiał wyprostować trenera, każdy jak się wygrywa, to tor pasuje, mówi, że jest dobry, prawda, tor, że taki nam przygotowali. Nie, znaczy jak żeśmy wtedy przegrali, ja też mówię, że to bardzo dobry, a przegraliśmy 12 punktami. Bez chod. A my z Emilem. Byliśmy, no właśnie, tak? Tutaj była ta różnica. Co ja mogę powiedzieć? Na temat toru już nie będę mówił, bo od kilku może tygodni czy kilkunastu spotkań był drążony temat Bydgoszczy toru i na pewno nikt nie robi tego toru złośliwie pod naszą drużynę. Zawodnicy taki tor chcieli od iluś tam z meczy, powiem dokładnie, od meczu z Gorzowem i jedziemy na takim toru. Nie będziemy tego zmieniać, a wiadomo tutaj, że Częstochowa przyjedzie i się przygotuje na twardy tor. No niestety nie udało się, nie jest powiedziane, żebyśmy wygrali na twardym torze, bo muszę powiedzieć, że na twardym torze, na betonie bydgoskim, chyba Grzegorz Walasek tyle punktów nie zrobił, co dzisiaj zrobił. I może inni zawodnicy, na przykład tutaj Denis Bizatulin 7 czy Robert Kościecha, to jeżeli ci zawodnicy cały sezon jadą na tym poziomie, no to akurat czy na ostatnie zawody sezonu nie zrobią po 12 punktów. No to mogliśmy się tego spodziewać. Myślę, że tutaj ja osobiście i widzę spodziewali się więcej po Andreasie Jansonie. Dziękuję. Panie Janku, niech pan jeszcze chwilę, bo dziennikarze mogą popytać, oczywiście. Przepraszam bardzo, tak? Przepraszam. No niestety, ja mówiłem przed spotkaniem tutaj u nas, że te 6 punktów to jest dużo i mało. No, niestety okazało się, że to jest dużo do odrobienia. No i taki jest żużel. Ja powiedziałem kilka tygodni temu, jeżeli my przegramy 2 mecz z Częstochową w takim składzie, jaki my mamy, jaki ma Częstochowa, to nie zasługujemy na Ekstraligę. Chociaż przykro mi to mówić i na pewno niektórzy kibice mają mi to za złe, ale no, widocznie nazwiska na żużlu nie jeżdżą, tylko ambicja, wola walki i walka do końca i wiara we własne umiejętności. I nie można się tłumaczyć, że jeżeli danego lidera nie mamy w drużynie, to ktoś jest tam usprawiedliwiony, prawda? Pytanie do Rafała Sąbierskiego. Rafał, jak to się... Nie oszukujmy się, Włókniarz się pokazał, no gryźli to naprawdę. No. Z perspektywy całego sezonu muszę powiedzieć, że to chyba Państwo wiecie dokładnie, no, kontuzja jednego z liderów, Emila Sajfulinowa. No tak, to już świadczy o jego, o sile drużyny, jego brak tutaj. No i ja zawsze powtarzałem, powtórzę to już setny raz, muszą wszyscy jechać równo na swoim poziomie, nie może być słabych takich dziur w składzie, że ktoś zrobi 4-5 punktów, a liderzy muszą jechać ciągnąć swoje. No, no dzisiaj mieliśmy jednego lidera. No, ja przed meczem liczyłem sobie Jonsson 12, chociaż ten Walasek 12, reszta po 7, 8, gdzieś te 48 punktów trzeba uzbierać, prawda? No niestety nie udało się, z tego powodu jest mi bardzo przykro i na pewno kibice pytali, dlaczego w 13 biegu nie jechał Robert Kościecha. Ja rozmawiałem z jednym i drugim zawodnikiem przed tym wyścigiem i ustaliliśmy, że jednak zdecydowanie pojedzie Denis Bizatulin, bo był bardziej zdecydowany, żeby w tym biegu jechać i naprawdę trudno powiedzieć, bieg wcześniej zmienił motocykl i pojechał wiele lepiej na tym motocyklu, bardzo dobrze i
było po prostu, powiem szczerze, też postrzelono postawić wszystko na jedną kartę, bo można gdybać. Gdyby jechał Kościecha, by przegrał, to byśmy powiedzieli, gdyby nie zatulił, prawda? To jest takie już gdybanie, no. Zawsze jakaś decyzja musi zapaść, a czy ta decyzja wypali, no to wtedy wszystko okej. Okay. Tyle. Czy mamy jeszcze jakieś pytania?